niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi. Szalom, bracia i siostry. Szalom, gdyż zaczynamy w nieco innym klimacie, w nieco innej atmosferze. Będziemy rozważać te nadchodzące, rozważać słowo w nadchodzących wykładach. Będzie to w kontekście Izraela, tak jak to zostało zresztą zapowiedziane wcześniej. Ale zanim przejdziemy, dopełnijmy to nasze, być może nasze wspólne, a moje na pewno przyzwyczajenie i taką, myślę, że dobrą tradycję, aby skłonić swoje czoło i pomodlić się raz jeszcze o to, aby Pan Bóg błogosławił ten czas. Ojcze Boże Abrahama, Izaka i Jakuba, w imieniu Twojego Syna Jezusa stajemy przed obliczem Twoim. Cieszymy się, że darowałeś nam ten wtorek, ten wieczór. I cieszymy się za to, że jesteś, cieszymy się z tego, że jesteś pośród nas, obecny. Ale modlimy się też, Panie, abyś udzielił nam dzisiaj ducha bojaźni, ducha mądrości, poznania. Abyśmy dzisiaj, nie błądząc po bezdrożach, trafiali prosto do celu. Rozumieli Twe słowo i aby ono nas dzisiaj dotykało. Niech to wszystko się dzieje w pokorze, ale też ze śmiałością i stanowczością, tak jak tego sobie Ty życzysz. Przez imię Pana Jezusa Chrystusa niech Tobie będzie chwała. Amen. Amen. A więc, kochani, będziemy rozważać podczas tych trzech nadchodzących, w zasadzie już ostatnich z cyklu o czasach ostatecznych wykładach. Tym razem będziemy rozważać czasy ostateczne, ale w kontekście Izraela, albo inaczej, z perspektywy Izraela. I muszę Wam od razu powiedzieć, że jest to bardzo szczególna perspektywa patrzenia na czasy ostateczne. Ponieważ okazuje się, że Izrael będzie miał taką doniosłą rolę albo doniosłe znaczenie w czasach ostatecznych. Wiele rzeczy się będzie działo i wiele rzeczy już się wydarzyło w Izraelu. To tam, w Ziemi Świętej, w Izraelu, rozpoczął się czas ostateczny. Nie wiem, czy nawet wiecie, ale jestem tego świadom, jestem tego pewien. Gdzieś w trakcie tych wykładów na pewno tę myśl nieco szerzej rozwinę, ale właśnie tam to miało miejsce i właśnie tam się to zaczęło. Z tamtego miejsca jakby wystartował ten zegar, który zaczął odliczać czas do końca. Czasy ostateczne z perspektywy Izraela. Ja jestem Pan, święty w Izraelu. W górnym prawym rogu wyświetlony jest taki napis. Kochani, Bóg Izraela. Każdy czytelnik Bożego Słowa wyczytał choćby raz w życiu to zdanie. Bóg Izraela albo Bóg Jakuba. Te wyrażenia padają więcej niż 200 razy w Biblii. Kiedy Bóg określa siebie samego jako Boga Izraela. Nigdzie, z całą przykrością to mówię, ale nigdzie nie przeczytasz, że Bóg mówi o sobie: jestem Bogiem Polaków. Niestety takiego wyrażenia nie przeczytamy. Albo Bogiem Amerykanów, albo jeszcze innych nacji, narodowości. Nie przeczytasz tego w Biblii. Ale chociaż Bóg jest Bogiem wszystkich, to jednak bardzo szczególną relację ma względem Izraela. To jest Boży zamiar, to była Boża wola, Boże wybranie i myślę, że wszyscy to rozumiemy. A więc ponad 200 razy wyczytujesz z Biblii właśnie takie stwierdzenie. Bóg Izraela albo, co jest w zasadzie jednoznaczne, Bóg Jakuba, bo przecież Jakub to otrzymał imię Izrael. A więc Bóg Jakuba, Bóg Izraela. A więc Pan Bóg, inaczej, w Biblii mamy zawarte poprzez to wyrażenie tą niesamowitą relację Boga z Izraelem. Tak jak powiedziałem, nie przeczytasz o innych narodowościach takiego stwierdzenia, to daje pewne światło, którego nie da się w zasadzie przyciemnić, że Bóg ma szczególne zainteresowanie albo szczególny zamiar, szczególny stosunek wobec Izraela.
To nie znaczy, że oni są super ludźmi, albo nad ludźmi, albo szczególnymi ludźmi. Nie, są tacy jak my. Ale w Bożych zamiarach i planach ten naród miał być jego narzędziem i naczyniem, przez które dokonana miała być wola Boża. A więc tego stanowiska Boga wobec Izraela nie da się wymazać. A muszę powiedzieć, że chociaż Biblia tak mocno wyraża tą relację, głębszą relację Boga wobec Izraela, to byli tacy, którzy stawali na rzęsach, aby jakoś tą relację wymazać z Biblii. To stanowisko Boga, że On jest Bogiem Izraela, jakoś wymazać z Biblii. Był taki delikwent imieniem Marcion, żył w pierwszym wieku, około 100 roku się urodził i ten oto człowiek stwierdził, że Bóg Starego Testamentu to jest jakiś inny Bóg niż ten Bóg Nowego Testamentu. I z tego względu robił wszystko, co w swojej mocy, aby zatrzeć wszelkiego rodzaju powiązania Boga z Izraelem. I tak jego kanon ksiąg nie zawierał tych ksiąg, które mówiły w ogóle o Izraelu. Zawierał księgi albo jakieś listy, księgi, które w ogóle nie mówiły o Izraelu. W ten sposób ten człowiek odrzucił Izrael, odrzucił naród żydowski i chciał przedstawić Boga, który nie jest Bogiem Izraela. Był to heretyk, to była herezja, która panoszyła się i w zasadzie zalała cały ówczesny świat w pierwszym wieku, tak jak powiedziałem. Natomiast zwiastowanie apostołów było zupełnie inne i dlatego pojawia się tu takie oto słowo przewodnik, które wybrałem jako słowo wstępne na ten wykład. Przypomnijcie sobie słowa apostołów. Natrafiłem na ten tekst w zasadzie kilka dni temu, kiedy w trakcie swojej osobistej lektury rozważałem dalsze wersety listu Judy. I w zasadzie gotowy jestem do tego, aby przygotować dla zboru pewien komentarz do tego listu. Myślę, że będzie również błogosławieństwem. Natomiast właśnie na ten werset natrafiłem, przypomniał mi się on i bardzo się ucieszyłem. A dlaczego? Ponieważ ten werset rozwija się, to jest tylko wycinek. Przeczytajmy go w pełnym zakresie. To jest list Judy, pierwszy rozdział, w zasadzie jest tylko jeden, 17 i 18 wiersz. Wy natomiast, kochani, przypomnijcie sobie dawne słowa apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jakie to słowa mieli sobie ci kochani ludzie przypomnieć? Ano takie słowa, że apostołowie powtarzali, że w czasach ostatecznych pojawią się i tak dalej, i tak dalej. I tak jak powiedziałem, ucieszyłem się z tego fragmentu i myślę, że przyszedł on do mnie właśnie na ten czas. Dlaczego? Ponieważ ten fragment uświadamia mi i być może i wam dzisiaj jakoś szerzej i mocniej uświadomi, że apostołowie to nie byli ludzie, którzy w ogóle nie mówili o czasach ostatecznych. Okazuje się, że nawet nie jeden apostoł mówił o czasach ostatecznych, ale jak Judasz stwierdza, apostołowie, a więc w liczbie mnogiej, oni wszyscy mieli coś do powiedzenia na temat czasów ostatecznych. Mówi Juda, przypomnijcie sobie, co zwiastowali apostołowie baranka Jezusa Chrystusa. A więc wszyscy ci apostołowie, jak Jan, Jakub, Piotr i jeszcze inni, aż ich, tylu ilu ich było, a więc 12, zwiastowali o czasach ostatecznych. Okazuje się, że to nie było jakieś tylko zwiastowanie okazyjne albo okolicznościowe z okazji dorocznego nabożeństwa o tematyce czasów ostatecznych. Wcale tak nie było. Okazuje się, Juda mówi, oni powtarzali oni, że w czasach ostatecznych pojawią się
Tam jest dalej napisane szydercy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo specyficzne cechy się tam pojawiają. I tak jak powiedziałem, ja przygotowałem pewien komentarz do tego listu i tam szerzej rozwijam właśnie te cechy, to, co oni powtarzali, co się będzie działo. Kochani, to mnie pociesza. Dlaczego? Bo w tym widzę, że wcale moje zwiastowanie nie odbiega od wzoru. Bo dzisiaj stoję na tym miejscu i jestem przekonany na podstawie tego fragmentu, że zwiastuję tak, jak zwiastowali apostołowie. A więc też mówię o czasach ostatecznych, też głoszę Ewangelię, no i w ten sposób ufam, że jestem podpięty do tego apostolskiego wzoru zwiastowania. Apostołowie zwiastowali o czasach ostatecznych. No, to jest tak na przekór niektórym ludziom, którzy uważają, że nie powinniśmy się tym w ogóle zajmować. Jeśli tak myślisz, to zobacz, apostołowie o tym mówili, a żyli 2000 lat temu i już o tym zwiastowali, już o tym mówili. A więc ja się tym fragmentem pocieszam, tym bardziej nas on uświadamia o tym, że tym tematem powinniśmy się zajmować, szczególnie my, a przecież wiemy, ci, którzy chodzą cyklicznie na te wykłady, że my żyjemy w czasach ostatecznych. Także kochani, któż jak nie my powinniśmy zwiastować i rozważać te głębokie prawdy Bożego Słowa? O czym dzisiaj będziemy mówić? Przede wszystkim, ponieważ rozważamy dzisiaj czasy ostateczne z perspektywy Izraela, to przede wszystkim chciałbym przypomnieć, bo już raz z tego miejsca taki podział uczyniłem, a więc chciałbym podzielić dzieje ziemi na pewne okresy, które pomogą nam wejść właśnie w ten temat. A więc przytoczę ten punkt, rozważę ten punkt, dzieje ziemi. To nie są te dzieje, których się naucza na geografii albo jeszcze na jakichś innych przedmiotach w szkole. Nie, nie, nie. Ja w inny sposób chciałbym te dzieje ziemi dzisiaj podzielić. I to będę robić właśnie w tym pierwszym punkcie, więc to sobie omówimy w pierwszym punkcie. Drugi punkt to przypowieść o Izraelu. Istnieje taka przypowieść w Biblii, która w zasadzie obrazuje całą historię Izraela. No może nie całą, ale z pewnością obrazuje charakter i serce tego, co się działo już, jeśli nie w Izraelu na przestrzeni lat, to na pewno w tym Izraelu, którego znamy z Nowego Testamentu. I tą przypowieść sobie omówimy dzisiaj, przytoczę ją, przeczytamy. W trzecim punkcie chciałbym przytoczyć jeden z największych symboli Izraela. No niestety, nazwałem to przeklęte drzewo. Ci, którzy uważnie czytają Biblię, wiedzą, które drzewo zostało przeklęte. I to, jak powiem później, jak sobie to rozważymy, okazuje się być niezwykłym symbolem Izraela. Idźmy dalej, rozważajmy wspólnie razem, rozważajmy te trzy punkty i wsłuchujmy się w jego treść. Po pierwsze, dzieje ziemi. Okazuje się, że całą historię ziemi można podzielić jakby na trzy okresy. Te trzy okresy charakteryzują się trzema różnymi relacjami z Bogiem. Podczas pierwszego okresu inaczej człowiek obcował z Bogiem niż podczas drugiego albo trzeciego okresu. Zaraz przytoczę, cóż to były za okresy. Ale to, co znajduje właśnie w tych trzech okresach, co jest szczególne, to jest ta różna relacja z Bogiem i też różne rozumienie Boga. Po pierwsze, pierwszym takim okresem to był okres, nazwałem sobie to tak roboczo, okres pierwszych ludzi. Pierwsi ludzie, którzy pojawili się na ziemi. Począwszy od Adama, pierwszego człowieka, który pojawił się na ziemi, a który nosił imię, jak pamiętacie, Adam, a więc człowiek. Od pierwszego człowieka poprzez, albo inaczej, do
innego człowieka, który stał się jakby ojcem narodu, może nie ojcem, ale przywódcą ukształtowanego nowego narodu, a więc Mojżesza. A więc od Adama do Mojżesza. Tak podzieliłem ten pierwszy okres, a więc okres pierwszych ludzi. To jest ciekawy okres. Ja o tym mówiłem już i chciałbym tylko o dwóch słowach przypomnieć, co wówczas mówiłem. To jest niesamowity okres, bo w żadnym innym okresie w historii ludzkości nie wyczytasz takiego stwierdzenia jak to, o którym jest napisane, że człowiek chodził z Bogiem. Nigdzie później nie przeczytasz takich słów. Henoch i Noe to byli ci dwaj, którzy chodzili z Bogiem. I oni żyli właśnie w tym okresie. Później ta relacja już inaczej wyglądała. Ale to, co specyficznego jest w tym okresie, to jest to, że ludzie też mieli różnorakie pojęcie Boga. Kochani, kiedy ludzkość osiadła na ziemi, a więc osiadła w ziemi, i wówczas zgromadzili się wspólnie razem. Pamiętacie, na jaki pomysł wpadli wówczas ludzie, aby budować sobie wysoką wieżę? Okazuje się, że ten ich zamysł wcale nie był zgodnym z Bożą wolą. Bo jak powiada historyk żydowski Józef Flawiusz, wolą Bożą było, aby ludzkość nie osiadała w jednym miejscu, ale żeby ludzkość się rozprzestrzeniała po całej ziemi. Zasiedlała całą ziemię, napełniała całą ziemię. I ja tym słowom wierzę, dlatego że właśnie do Adama i Ewy Bóg powiedział, a więc dał im pewnego rodzaju nakaz, rozmnażajcie się i napełniajcie całą ziemię. Taki był Boży zamiar, aby cała ziemia była jakby pod opieką człowieka, nie tylko ten skrawek ziemi, na której oni się osiedli. No, ludzkość osiadła się w jednym miejscu, osiedliła się w jednym miejscu i zaczęli budować wieże. I znowu zacytuję tutaj Józefa Flawiusza, który mówi, że ta budowa wieży miała także inne znaczenie. Okazuje się, że ludzkość doskonale pamiętała potop z historii swoich przodków. Pamiętali potop. Ciekawe jest to, że każda cywilizacja na ziemi, każda, bo od Chin, poprzez Amerykę Południową, poprzez dżungle, jeszcze inne, mają w swojej tradycji, w swoich wierzeniach, w swojej historii, no, mówię tak, tradycji i nawet mitologii, mają takie zdarzenie jak potop. To jest ciekawe. No ciekawe jest to. Przecież Ameryka była odkryta jakiś czas temu. Ludzie sobie żyli na odosobnieniu tam w Ameryce Północnej, Południowej. Wówczas przecież nie kontaktowali się z Europejczykami i resztą świata. Okazuje się, że gdy ludzkość odkrywała te tereny i zamieszkałych tam ludzi poznawali, oni mieli w swoich wierzeniach wspomnienia z potopu. To jest niesamowite. No, wyraźnie widać, że ta historia, to opowiadanie było przekazywane z pokolenia w pokolenie, aż do czasów, w których, tak jak powiedziałem, oni już odkrywali te tereny. To jest ciekawa myśl, bo tak jak jest z głuchym telefonem, kiedy podaje się dalej i dalej, to wiadomość jest zniekształcana. I tak samo zniekształcany poprzez pokolenia był obraz Boży. Kiedy nowe pokolenie się rodziło i wymieniało to starsze pokolenie, Bóg przedstawiany był z każdym pokoleniem nieco inaczej. I do takiego doszło momentu, że chociaż ludzkość na początku znała Boga, to po tej wymianie pokoleń, gdzieś tam w starożytnych Chinach, albo w Ameryce Południowej, albo w afrykańskich buszach, już nie wierzono w Boga tak, jak powinno się w Niego wierzyć, ale wierzono w Boga już innego. Ludzie wiedzieli, że jest Bóg, owszem, ale składali ofiary z ludzi,
jakimiś praktykami seksualnymi się tam zajmowali, wierząc, że to wszystko się Bogu podoba. Więc poprzez historię pokolenia to ten obraz Boży był zniekształcany. I dlatego, wierzę, że dlatego na arenie dziejów pojawia się drugi okres w historii świata, a jest nim Izrael. Dlatego, że Bóg postanowił wybrać naród, przez który się objawi. Wówczas wokół Izraela było mnóstwo narodów, mnóstwo religii, mnóstwo sposobów pojmowania Boga. Ale Bóg postanowił ludzkość sprowadzić z powrotem na drogę prawdy i poprzez Izraela objawić prawo Boże, objawić Jego zamiary, objawić Jego wolę i objawić też nadchodzące wybawienie, jakim miał być Mesjasz, który miał właśnie z Izraela przyjść. A więc właśnie dlatego pojawia się Izrael. Każdy szczerze wierzący w judaizm, Żyd, Izraelita doskonale wie, dlaczego i jakim zadaniem Bóg obdarował Izraela. Aby być światłem dla narodów. To właśnie jest wpojone w serce każdego Żyda i Izraelity. Aby być światłem dla wszystkich narodów i aby Jerozolima była centrum duchowym i religijnym całego świata. I mogą tutaj cytować mnóstwo cytatów i wersów z Bożego Słowa, które wręcz mówią, że to do Jerozolimy będą przybywać wszystkie narody świata, aby szukać tam Boga. Doskonale wiedział Izrael, jaka jest ich rola i jakie jest ich zadanie. Mieli być światłem i odbiciem prawa Bożego i Bożych zamysłów i Bożych zamiarów. Kiedy ten pierwszy okres objawiał tą desperacką próbę dotarcia do Boga w jakiś sposób, tak jak to kiedyś mówiłem, że każda religia wykształtowała sobie taki system schodów świątynnych, po których człowiek desperacko musiał się wdrapać, aby dojść do Boga. Izrael już miał inne pojęcie, zupełnie inne. Bóg był z Izraelem, Bóg był w Izraelu, Bóg był w świątyni, napełniał świątynię. On był po prostu z nimi. A więc to jest Izrael. To jest ten drugi okres w historii świata i na nim się właśnie skupimy. Trzeci okres to są czasy ostateczne, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Będziemy mówić już stricte o Izraelu. A więc o tym drugim okresie w historii ludzkości. Okazuje się, że tak jak na tej osi Izrael jest w centrum, a więc w samym środku, jako drugi z kolei, tak też jest i w Bożym zamyśle. Bo nie wiem, czy pamiętacie te wersety, które przytaczałem, kiedy rozważaliśmy Dolinę Suchych Kości. Kiedy w Księdze Ezechiela w 38 rozdziale w 12 wierszu czytamy takie oto zdanie. Aby brać łupy i grabić, aby zwrócić swoją rękę przeciwko ruinom, które znowu są zamieszkane i przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, który zdobywa bydło i mienie, a mieszka gdzie? W środku świata. To jest ciekawy zapis, bo kiedy popatrzysz na mapę albo na globus, to wcale nie jest środek świata. Środek świata okazuje się być tam, gdzie człowiek sobie palec zatrzyma na globusie. I najczęściej Polak robi to na Polsce, albo mając marzenia, chcąc jechać gdzieś w ciepłe kraje, tam zatrzymuje globus, a Amerykanie robią to na Ameryce, mówiąc, że to jest pępek świata, środek. Natomiast Biblia mówi jeszcze inaczej, że środkiem świata jest Izrael. Jest Izrael, a więc Ziemia Święta. No, to jest tylko jeden werset, ale żeby nie być takim, któremu można by było zarzucić, że coś z kontekstu wyciągam, zobaczcie inne miejsce, które to samo mówi. 5 rozdział, 5 wiersz Księgi Ezechiela. Tak mówi Wszechmocny Pan, tak jest z Jeruzalemem. Umieściłem je pośród narodów, w innym tłumaczeniu, szczególnie w angielskim, w centrum narodów.
a dookoła Niego kraje. Tak jakby Pan Bóg patrzył, tak jakby Pan Bóg patrzył wprost na Izraela, a reszta była tylko dookoła. Ja powiem tak, nie jestem fanatykiem Izraela, od razu to mówię. Ja mogę zwiastować na każdy temat i chcę to robić z pasją i z namaszczeniem. I mogę mówić o Izraelu z głębi serca, ale nie jestem fanatykiem, jak niektórzy, którzy tak bardzo się zachłysnęli, że całe zbory zamienili w synagogi. I tam się święci święta żydowskie, tam już pomału w szatach żydowskich się chodzi, a tak naprawdę ludzie nic wspólnego z Izraelem nie mają. Na to trzeba uważać, bo myślę, że jest to ogromna pomyłka. Kocham ten naród, błogosławię ten naród, tak jak Biblia o tym mówi, ale ja Żydem nie jestem. I myślę, nie wiem, nie znam waszych korzeni, ale większość z nas nie jest, więc nie bądźmy Izraelitami i nie próbujmy nimi być, jeśli nimi nie jesteśmy, bo Biblia do tego nas nie zachęca i nie nakazuje. Niektórzy, tak jak powiedziałem, całe zbory już w synagogi zamienili i wielce, wielce się pomylili, bo moja Biblia mówi, że błogosławieństwo dla narodów przyjdzie przez imię Pana Jezusa, który wyjdzie z Izraela, a nie poprzez Izraela samego w sobie. I w ten sposób zamieniło się to, co najważniejsze, a więc priorytet. Z tych zborów wyrzuciło się jakby zwiastowanie o Panu Jezusie, a najważniejszy jest Izrael. Ja jestem temu przeciwny, uważam, że jest to nadużycie po prostu. Tak nie powinno być. Ale o Izraelu będziemy zwiastować. Dlaczego? Bo jest on w Biblii. I będziemy na niego patrzeć w biblijny sposób, błogosławić ten naród, jak mówi Biblia, i uczyć się z tego, co Pan Bóg w tym narodzie chce czynić i uczynił. A więc chociaż mówię, że jest w centrum świata, tak jest w Bożym zamyśle. Ponieważ tam jeszcze wiele, wiele się będzie działo, kochani, dam wam tylko przykład. Przecież tak naprawdę od wielu lat to, co najbardziej istotnego w wiadomościach, jeśli tylko mała bombka wybuchnie w tamtym miejscu, jest to nagłośnione na wszystkich stacjach. Nikt się nie przejmuje tym, że gdzieś w Kazachstanie, Pakistanie, Indiach zabijają się nawzajem i dochodzi do różnych tragedii, ale wystarczy jeden strzał w Izraelu. Albo ze strony Izraela w Palestynę, albo ze strony Palestyny w Izraela. We wszystkich newsach, we wszystkich wiadomościach już huczy o tym, jak bardzo niestabilna jest tam sytuacja. No to jest samo świadectwo tego, że Biblia mówi prawdę. Faktycznie tak jest. Inny przykład. Wszystkie największe religie uważają, że Izrael, że Jerozolima jest ich najważniejszym miastem. Chrześcijaństwo uważa, że Jerozolima jest miejscem świętym. Judaizm uważa, że Jerozolima jest miejscem świętym. I żeby jeszcze było tego mało, to jeszcze islam, wielki przeciwnik i judaizmu, i chrześcijaństwa, uważa, że właśnie Jerozolima jest ich świętym miejscem. A więc tak naprawdę wszystkie oczy są tam zwrócone. Ale idźmy dalej, ponieważ chciałem pokazać tylko na podstawie Bożego Słowa, jak bardzo Izrael, Jerozolima jest w Bożym sercu i w Bożym zamyśle. I nie tylko w Bożym zamyśle, jak właściwie Bóg, jestem tego pewien i widzę to w Biblii, chce czynić w czasach ostatecznych i uczyni właśnie w tamtych miejscach wiele rzeczy. Zostawiam sobie temat wojny Goga z krainy Magog na trzeci wykład, na ostatni wykład. Jeszcze tylko zapowiem, że wedle rabinów, a więc nauczycieli żydowskich, właśnie to wydarzenie jest tym, które będzie poprzedzać przyjście Mesjasza. Tak oni uważają. Może tak być, może nie. Ja uważam, że jest to gdzieś właśnie w tych momentach, w tych czasach. A więc jeśli będziemy widzieć Goga z krainy Magog,
O tym będę mówił, co to dokładnie jest. O tym już zwiastowałem w innych miejscach. Zostawiam sobie to na trzeci wykład, a więc nie zapomnijcie przyjść we wtorek wtedy na trzeci wykład, aby się dowiedzieć. Tymczasem zmierzajmy do tego celu, który dzisiaj sobie obraliśmy. A więc to są dzieje Ziemi. Tak wyglądają dzieje Ziemi. Podzielone na trzy, a w centrum Izrael. Ale chciałbym przedstawić coś nieco więcej na temat Izraela i aby się dowiedzieć więcej o Izraelu, nie musisz otwierać internetu, nie musisz dowiadywać się z jakichś nawet kazań. Wystarczy otworzyć sobie jedną przypowieść, która tak bardzo obrazuje to, co działo się w Izraelu. Przypowieść, o której czytamy w Ewangelii Mateusza, 21 rozdziale, 33 do 44 wiersza. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę i wydzierżawił wieśniaką i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. To czytam to z nowego tłumaczenia, więc mogą być różnice. Ale wieśniacy, rolnicy pojmali sługi jego, jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili dokładnie to samo. Ale w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc: uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą: to jest dziedzic, nuże, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego, i pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu: wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzecze im Jezus: czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Odkrywam w tej przypowieści całą historię Izraela. Oto pewnego dnia Bóg zasadził winnicę. Powołał Mojżesza, powołał lud swój, wyprowadził ich z Egiptu, nadał im prawo, ustanowił przywódców, zarządców, kapłanów, opiekunów, pasterzy i całą tą trzodę tak bardzo ubłogosławił i zaopatrzył w pełną opiekę. Tak jak w tej przypowieści czytamy. Zasadził winnicę, postawił tam wieżę, ogrodził murami i można by było tutaj naprawdę rozważać poszczególne te rzeczy, które Bóg uczynił właśnie tej winnicy. Ale ja to powiem w takich krótkich słowach. To dotyczy właśnie pasterzy, przewodników, ludzi, którym Bóg tą winnicę powierzył w opiekę. To zresztą jest i ja o tym też mówiłem, zresztą powtarzać się może już nie będę. Natomiast Bóg wyraźnie to zaznacza. Winnicą Bożą, o czym czytamy w Izajasza, w księdze Izajasza w 5 rozdziale, w 1 i 7 wierszu jest wyraźnie napisane: winnicą Pana jest dom izraelski. Dom izraelski. A więc Bóg to wszystko uczynił od początku, kiedy Izrael się pojawił jako naród. Został wielce ubłogosławiony. Darowane im były wszystkie obietnice Boże, jak powiada apostoł Paweł. Wszystko, co Bóg mógł dać, dał temu narodowi. Dlatego w Izajasza, właśnie w tym rozdziale, w 5 rozdziale czytamy: czyż było jeszcze coś, co mogłem uczynić tej winnicy, a czego bym nie uczynił? Okazuje się, że Bóg wszystko im dał. Dał im więcej niż wydawałoby się innym narodom. Tak, na ich własnych oczach przechadzał się Bóg pośród nich.
Któż by tego sobie nie życzył albo o tym nie marzył? Aby słup ognia prowadził. Nie wahałbyś się wtedy, nie wahałbyś się w swojej decyzji, czy iść w prawo, czy wybrać lewo. Słup ognia cię prowadził. Albo obok w biały dzień. A więc wszystko im było darowane. Woda ze skały na pustyni, mięso, wszystko, absolutnie wszystko, pokarm każdego dnia i można by było wyliczać i wyliczać. W końcu wspaniali mężowie Boży, którzy przychodzili z nakazu Bożego, aby ten naród sprowadzać na prostą drogę. Bóg posyłał do nich swoje sługi, jak czytamy w tej przypowieści. Jednak ten naród odwracał się do nich plecami. Jednych wrzucał do studni, innych bili, jeszcze innych kamienowali, zabili. Powiada Pan Jezus, wszystkich zabiliście. Od sprawiedliwego Abla aż po Zachariasza. A więc wszystkich pozabijaliście, powiada Pan Jezus do Izraela wówczas, kiedy służył, chodząc po ziemi. I to właśnie jest w tej przypowieści. Okazuje się, że ta przypowieść niesamowitą prawdę objawia. Nie tylko Pan Bóg posłał sługi raz, ale także posłał drugi raz w większej liczbie. O tym też mówiłem, że przecież niewola babilońska odkrywa tą niesamowitą wspaniałość, jak wielu proroków pojawiło się wówczas w Izraelu. Cała plejada Bożych sług i proroków. Ale w końcu czytamy, że Bóg posyła swojego Syna do tego narodu, do narodu Izraela. I okazuje się, że i Jego nie uszanowali, ale potraktowali Go jak zbrodniarza i przestępcę, gdyż wyegzekwowali prawo, do którego On się przecież stosował, wyegzekwowali prawo, wyrzucając Go jakby poza winnicę. I o tym także mówiłem i tylko powiem jednym zdaniem, że tak właśnie postąpiono z Panem Jezusem. Ukrzyżowany poza miastem, ukrzyżowany rękoma pogan, w całej krasie potraktowany był jak ten, którego się wyrzuca poza winnicę. Nie był nawet osądzony zgodnie z prawem. Gdyż nawet współcześni Żydzi, którzy się prawem Bożym zajmują, mówią, odtwarzając ten proces, mówią, że było to absolutnie niegodny i hańbiący proces, jaki wtedy wytoczono Panu Jezusowi. Było to wbrew prawu, jak z nim postąpiono. A więc w całej krasie wyrzucono go poza winnicę. Ta przypowieść bardzo, bardzo jasno o tym mówi. Kochani, ale co się stało z tą winnicą? Bo przecież badamy historię Izraela na podstawie tej przypowieści. Okazuje się, że ta przypowieść zdradza pewną tajemnicę tego, co się stanie z Izraelem. I tutaj chciałbym być bardzo ostrożny, bo można bardzo niefortunnie coś wypowiedzieć. Ale zauważcie, co jest napisane w tej przypowieści. Pan Jezus zadaje pytanie, zdawałoby się bardzo oczywiste. Co zrobi właściciel winnicy, gdy przyjdzie do winnicy? I wówczas ci, którzy słuchali Pana Jezusa, odpowiadają bardzo odważnie. Mówią, przyjdzie i wytraci tych, którzy tą winnicą tak naprawdę posługiwali. Przyjdzie i wytraci tych ludzi, a winnicę odda innym ludziom. I tutaj, tak jak powiedziałem, trzeba być bardzo ostrożnym. Bo wielu podniesie ten tekst, Biblię do ręki i powie, aha, mamy dowód na to, że Bóg odrzucił Izraela na zawsze, a Boże Królestwo przekazał w inne ręce. No, jedni by powiedzieli, w ręce chrześcijan, którzy są z pogan, a jeszcze inni by powiedzieli, w ręce katolików, rzymskokatolików, rzymskich katolików. Bo niestety tak właśnie zwiastowano kiedyś.
że Żydzi już nie mogą mieć współdziału w tym dziele Królestwa Bożego, jeśli się nie nawrócą na rzymski katolicyzm. To jest historia i dlatego o tym mówię, ponieważ wszystkie książki historyczne o tym mówią nawet. Więc dlaczego miałbym o tym nie mówić? A więc do takiej prawdy, która była fałszem, doszło, że zwiastowano całkowite odrzucenie Izraela. No jeszcze inni w drugą stronę poszli, mówiąc, że cały Izrael będzie nawrócony i Żyd może żyć jak chce, nieważne jak żyje, będzie zbawiony, bo jest Żydem. Wcale to nie jest prawda, bo gdyby to była prawda, to Pan Jezus nigdy by nie powiedział do Nikodema: musisz się narodzić na nowo. Nieważne, kim ty jesteś. Ba, nawet większą masz poprzeczkę, bo jesteś nauczycielem w Jerozolimie, w Izraelu. A więc każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest Izraelitą, czy z pogan pochodzi, musi się narodzić na nowo. A więc tak to wygląda. Co zrobi właściciel winnicy, kiedy przyjdzie do swojej winnicy? Zadaje pytanie Pan Jezus. Odpowiadają odważnie. Wytraci wszystkich. Puści z dymem miasto. I tą winnicę wydzierżawi innemu narodowi. I kochani, muszę z przykrością powiedzieć, że właśnie to się z Izraelem stało. Nie każdy to jakoś przyjmuje do wiadomości, że to tak naprawdę Bożą ręką przyszedł sąd na ten kraj. Kiedy przyszły wojska pod wodzą Tytusa, zdarzyło się dokładnie to, co czytamy w tej przypowieści. Pan Jezus mówi, oto właściciel winnicy przychodzi. Dla nich wszystkich to był okupant, Rzymianin, który przyszedł puścić z dymem to miasto. Ale ja uważam, że on nie przyszedłby do tego miejsca, gdyby nie dostał nakazu z góry. Niestety, taka jest przykra prawda, ale cała historia Izraela dowodzi, że kiedy Bóg tylko chciał smagać Izraela z powodu ich win, co robił? Posyłał obce narody. I tak właśnie i w tym przypadku miało miejsce. Właśnie to była konsekwencja tego, że Izrael nie rozpoznał czasu nawiedzenia swego. I w ten sposób apostoł Paweł mówi, że zatwardziałość przyszła na Izraela, aby bogactwo przyszło na cały świat. Bo gdyby to się nie wydarzyło, o czym będę też w dalszej części podczas drugiego wykładu na ten temat mówić, gdyby to się nie wydarzyło, mielibyśmy ogromny problem. Bo wtedy i Ewangelia nie przyszłaby do pogan. Ale w Królestwie Bożym i w zwiastowaniu nie ma co gdybać. Musimy uciekać od gdybania. Tak naprawdę stało się tak, jak się stać miało, ponieważ tak Bóg chciał. A więc przyszedł okupant, przyszło wojsko, przybyło wojsko i jakby wysłane przez właściciela winnicy puściło z dymem miasto, zburzyło świątynię i w ten sposób Ewangelia rozprzestrzeniała się na cały świat. Kochani, ta przypowieść obrazuje całą historię Izraela. Dlatego jeśli chcemy badać dzieje Izraela, warto do tej historii wracać. Bo ona nie tylko odkrywa pewne wydarzenia, bo przecież dla tych, którzy słuchali, to było coś, co dopiero miało się wydarzyć. Innymi słowy, Pan Jezus jakby powtarzał tą przypowieść, stając przed świątynią i mówiąc, nie pozostanie tu kamień na kamieniu. Jeszcze w innych miejscach mówił, że biada tym, którzy w tym czasie będą, biada tym kobietom, które będą brzemienne. Mówił właśnie o tamtych czasach, kiedy Izrael musiał uciekać z Jerozolimy, bo przyszedł okupant. A więc właśnie do tamtego czasu Pan Jezus wiele razy z wielu stron odnosił swoje zwiastowanie. Ale chciejmy też iść dalej do trzeciego punktu, bo chciałbym jeszcze o czymś powiedzieć, a mianowicie o tym, co widzimy teraz na zdjęciu. Nie wiem, czy to widać ze względu na światło. Z waszej perspektywy jest to jakiś krzak, z mojej perspektywy jest to wyschłe drzewo figowe. Wyschłe drzewo figowe, suche
drzewo figowe. Nie widzicie tego pewnie dokładnie z tamtej perspektywy, ale zapewniam was, że to właśnie jest to drzewo, to nie jest to akurat drzewo, ale jest to drzewo, jakieś figowe drzewo, które wyschło z jakiegoś powodu. Ale na pewno wiecie, do czego zmierzam, albo do jakiego punktu chciałbym was jakby zabrać, do jakiego zdarzenia w Ewangeliach, w Bożym Słowie. A to do tego zdarzenia, kiedy nieopodal Jerozolimy Pan Jezus przechadzał się z uczniami i zobaczył drzewo. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, 11 rozdział, 12 do 14 wiersza. Czytamy historię, która przez wielu ludzi jest niezrozumiała i nie wiedzą, co z tym fantem zrobić. Greenpeace, Zieloni, Partia Zielonych na pewno miałaby z tym problem. Jak to jest, że Pan Jezus sprawiał, że drzewa więdły zamiast naturę jakoś podbudowywać? To sprawiał, że niszczała. Gwarantuję wam, że Pan Jezus nie robił niczego bez jakiegoś sensu i jakiegoś szczególnego znaczenia i tego się w zasadzie z pewnością dowiecie w tym momencie. Ale przeczytajmy sobie tą historię i rozważymy sobie ją za chwilę. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. W oddali zobaczył pokryty liśćmi figowiec. Podszedł więc, by się przekonać, czy coś na nim znajdzie, ale gdy się zbliżył, nie odkrył nic prócz liści. Podkreśliłem te słowa dlatego, że za chwilkę do nich wrócę. Nie była to bowiem pora na figi. Wówczas powiedział do drzewa, oby już na wieki nikt nie jadł twoich owoców. I przenieśmy się nieco dalej, ponieważ chcemy jakby z Panem Jezusem i uczniami wrócić następnego dnia, bo przecież wrócili oni następnego dnia, aby zobaczyć, co się z tym drzewem stało. Przechodząc rano, zobaczyli, że figowiec usechł od korzeni. Piotr przypomniał go sobie wtedy i powiedział do Jezusa, nauczycielu, rabi, spójrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. W odpowiedzi Jezus skierował do nich słowa, miejcie wiarę w Boga. Tam dalej jest pewna nauka, która oczywiście Pan Jezus przytacza naukę o wierze, aby mieć wiarę, można by było góry przenosić i tak dalej. Ale uwierzcie mi, ja jestem tego pewien, że nie jest nam wiara dana do tego, abyśmy stawali pod czantorią i wołali wrzuć się do Bałtyku, bo nam przeszkadzasz, albo nie wiem, w jakiś inny sposób. Nie jest nam wiara do tego dana. Z pewnością też nie jest nam wiara udzielona, abyśmy karczowali swój sad w ten sposób. Wcale nie. Mamy do tego inne narzędzia, jak piła i jeszcze inne rzeczy. Wiara jest czymś innym. To nie jest zabawka, którą chrześcijanie mogą się bawić i robić sobie, nie wiem, jakieś rzeczy, które nie mają mniejszego sensu. Wiara jest do czegoś innego nam udzielona i dlatego zatrzymałem się właśnie na tym zdaniu. Miejcie wiarę w Boga. I chociaż Pan Jezus dalej cytuje pewną naukę o wierze, chciałbym mocno zauważyć to, do czego Pan Jezus w pierwszych słowach zachęcił albo nakazał. Miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. Dlaczego? Bo łatwo jest, szczególnie dzisiaj, w dzisiejszych czasach, wyrzucić Boga z wiary i wierzyć sobie w jakieś cuda, wierzyć sobie w znaki, wierzyć sobie w inne rzeczy, w jakąś manipulację, w inne jeszcze tego typu rzeczy, a Pan Bóg nie ma nic często z tym wspólnego. Dlatego Pan Jezus mówi w pierwszej chwili, przede wszystkim Pan Bóg na pierwszym miejscu. Miejcie wiarę w Niego. Miejcie wiarę w Boga. Ale to nie jest cała lekcja, która płynie z tej historii. Bo ta wiara tutaj jest bardzo, bardzo szczególna. Okazuje się, i muszę was także przenieść do takiego, albo inaczej powiem, musimy na to drzewo popatrzeć z przyrodniczego punktu.
Przede wszystkim, kiedy Pan Jezus patrzył albo przybliżył się do tego drzewa, zauważcie, ja to zaznaczyłem, to drzewo miało na sobie liście. To nie było coś normalnego, że nie było tam owocu. Czytamy, że nie był to czas owocowania, owszem. Ale w tym czasie, kiedy na figowcu już były liście, tam musiały być w normalnych warunkach już małe owoce. Może i niezjadliwe, może nie przydatne do spożycia, ale już musiały być owoce. Inni, którzy ten temat badali, albo no tak przyrodniczo patrząc na ten temat, to był około marca, to była taka pora. W lutym już pojawiały się liście, w marcu powinny być już małe owoce. W tym momencie Pan Jezus popatrzył się, a tam były tylko liście. Brak owocu. Do czego zmierzam, albo co chcę przez to powiedzieć? Zauważcie, że to drzewo powinno już mieć owoc. Ono z daleka wyglądało, jakby miało owocować. Miało już rodzić pewne owoce. Ono z daleka tylko wyglądało. Przedstawiało niesamowity widok drzewa, które powinno wykarmić. Może nie w tym czasie, ale na pewno za jakiś czas powinno wydać zdrowe owoce, którymi powinno się nakarmić wielu ludzi. Ale kiedy Pan Jezus zbliżył się i przypatrzył się temu drzewu, nie znalazł ani jednego, nawet zielonego owocu. O czym ta historia mówi, albo do czego ta historia zmierza? Kochani, ta historia zmierza do w zasadzie jednej, jedynej interpretacji. Ponieważ w innym miejscu Pan Jezus powiedział, że był pewien człowiek, 13 rozdział 6, 7 wiersz. Pewien człowiek miał w swej winnicy zasadzony figowiec. Jednego razu przyszedł i szukał na nim owocu, ale nic nie znalazł. To mówi przecież Pan Jezus. Wtedy zwrócił się do winogrodnika, popatrz, od 3 lat przychodzę, szukam na tym figowcu owocu i nic nie znajduję. Wytnij to drzewo, po co ma ziemię wyjaławiać? Kiedy czytałem ten fragment, bardzo zwróciłem uwagę na to 3 lat. I tak sobie pomyślałem, czy Pan Jezus nie mówił o sobie, że chodzi po tej ziemi już od 3 lat, będąc w służbie i szuka owocu i nie umie go znaleźć. Kochani, ten fragment o drzewie figowym, kiedy Pan Jezus przeklina drzewo figowe, bo nie znajduje tam owocu, jest nieprzyjemnym symbolem Izraela. Izraela, domu Izraela. Okazuje się, że w taki symboliczny sposób, bo zapewniam was, Pan Jezus nie czynił takiego bezsensownego użytku ze swojej wiary. W innym fragmencie jest napisane, że co zobaczył u Ojca, to czynił. Co wpierw zobaczył u Ojca, to czynił. Nigdy nie czynił nic sam z siebie. A więc w swoim przebywaniu z Ojcem widział to drzewo i widział, co z nim robi. On był odbiciem służby Ojca, jakby przedłużeniem tej służby. Sam o sobie Pan Jezus mówił, czynię to, co Ojciec czyni. Więc kiedy przeklinał to drzewo, niósł pewną informację, pewien sens, pewne znaczenie i już mówię, co to miało znaczyć. To miało oznaczać to i miało oznaczać, w jakim stanie jest Izrael w tym czasie i co się z nim stanie. Bo kiedy Pan Jezus chodził po tej ziemi w Izraelu, zobaczył, że Izrael nie chce ani troszkę zazielenić się, jeśli chodzi o owoce. Liście mają piękne, szaty mają strojne, świątynia stoi, to drzewo wspaniale wygląda. Tak jakby miało rodzić i rodzić i rodzić owoce. Ale gdy przybliżysz się do tego drzewa, nie ujrzysz owocu Bożego Królestwa. Dlatego Pan Jezus w ten sposób zobrazował stan Izraela w tym czasie. Ale nie tylko zobrazował stan Izraela w tym czasie, pokazał, co się z tym Izraelem stanie i wydarzy. Ponieważ w taki symboliczny sposób
przeklnął to drzewo, dając do zrozumienia, że ono uschnie, tak jak Izrael wyschnie. Ale to nie będzie koniec przygody, jeśli chodzi o Izraela, bo należałoby przecież przytoczyć pewien fragment. Zanim go przytoczę, dam tylko także przeczytam pewien fragment, który przecież o tym wyraźnie mówi. Czy pamiętacie z wykładów o Dolinie Suchych Kości, co mówili Izraelici? Uschły nasze kości. Rozwiała się nasza nadzieja. Zginęliśmy. Tak jakby to drzewo wołało, uschłem, wyschnięte jestem. W innym fragmencie czytamy, na wygnanie poszedł Juda, na cierpienie i w ciężką niewolę. Zamieszkał między poganami i nie znajduje odpocznienia. To jest to wyschnięte miejsce. Dolina Suchych Kości, o której zwiastowałem i którą wykładałem. To miejsce, które jest wyschnięte, jak to drzewo figowe, które ani już nawet liści nie ma, ani już tym bardziej owocu. Ale to nie jest znak czasów ostatecznych. Znakiem czasów ostatecznych jest to, co czytamy w tym fragmencie. Niech wam za przykład posłuży figowiec. Gdy jego gałązka mięknie i wypuszcza liście, to w zasadzie Pan Jezus mówił po kilku dniach, uczył tego tekstu swoich uczniów. Z pewnością jeszcze pamiętali, co się z tamtym drzewem stało. I mam wrażenie, że Pan Jezus, chociaż o tym nie mówi, dotyka w pamięci uczniów, dotyka właśnie tamtego zdarzenia. Gdy zobaczycie, że to drzewo figowe zaczyna mięknąć i wypuszczać liście, wiedzcie w tym momencie, że zbliża się lato. Tak i wy, gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko u drzwi. Kochani, dlatego powiedziałem na samym początku, że Izrael w momencie, kiedy wrócił do swojej ziemi, to jest 48 rok, i od tamtej pory małymi kroczkami, jeden po drugim, i dzisiaj to już się na szeroką skalę dzieje, o tym będę mówił na przyszłym wykładzie, o tym, że Żydzi się nawracają i to na potęgę, naprawdę w tych czasach. Przytoczę pewne świadectwa ewangelistów, którzy tam usługują. A więc to jest znak czasów ostatecznych, ponieważ to uschłe drzewo figowe na naszych oczach się zieleni. To, co było wyschnięte, to drzewo, bezowocne drzewo, nagle zaczyna się zielenić i wydawać owoc. Tak jak powiedziałem, o tym będę mówił na następnym wykładzie, natomiast to jest pewna przestroga i dla nas. Ja chciałbym to też odnieść do nas. Możemy wyglądać bardzo pięknie. Na nabożeństwa chodzić w pięknych marynarkach, koszulach, strojach, mieć piękne uśmiechy i wyglądać jak to piękne drzewo figowe, do którego aż chce się podbiec, żeby się nakarmić. Ale trzeba uważać, aby czasem nie było tak, że jak powiedział Pan Jezus do faryzeuszy, uczonych w piśmie, saduceuszy, jesteście jak groby pobielane. Na zewnątrz pięknie wyglądacie, a w środku jest martwota i zgnilizna. Ten wykład, to rozważanie do tego jednego w zasadzie zmierza. Abyśmy u kresu dni, kiedy na naszych oczach zieleni się to drzewo figowe, zadbali o nasze osobiste owoce w życiu chrześcijańskim. Bo łatwo jest dzisiaj mówić o Izraelu, o jego owocach, ale wejrzyjmy też w siebie. Na zakończenie tego wykładu wejrzyjmy w swoje owoce także. Czy czasem nie jest tak, że gdy Pan Jezus przyjdzie i zechce się przybliżyć do tego naszego drzewa figowego, okaże się, że będzie szukał wiary, a jej nie znajdzie. Tak jak zresztą powiedział, czy znajdę wiarę, gdy przyjdę. Ten owoc z tego Bożego Królestwa, które powinien nas przecież charakteryzować. Niech tak się stanie i życzę tego wszystkim nam, którzy są na tym miejscu. Niech was Bóg obficie błogosławi. Jeśli Pan pozwoli, nie przyjdzie szybciej, spotkamy się tu następnym razem. Amen.